Dzień dobry, Szanowni Państwo. Witam na briefingu prasowym radnych Koalicji Obywatelskiej. Dzisiaj chcemy przekazać Państwu informację o ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i jak ona przełoży się na funkcjonowanie naszego miasta. Szanowni Państwo, od nieco ponad 10 miesięcy trwa wielkie sprzątanie pisowskiego bałaganu. Przez 8 lat Prawo i Sprawiedliwość zdemolowało wszystkie obszary funkcjonowania naszego państwa, między innymi samorządy. Dziś chcemy przekazać dobrą wiadomość. W poniedziałek została podpisana ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa, która wzmacnia finanse poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, zapewnia apolityczność i przejrzystość finansów publicznych, o co apelowaliśmy wielokrotnie w minionej kadencji Sejmu. Co to znaczy dla naszego miasta? Gigantyczny wzrost dochodów własnych, gigantyczny wzrost środków, które przeznaczymy na funkcjonowanie Grudziądza. Gigantyczny, bo o kwotę ponad 78 milionów złotych. O tyle więcej będą wynosiły dochody własne naszego miasta w stosunku do funkcjonowania tak zwanego pisowskiego ładu. Ustawa spowoduje znaczący wzrost dochodów własnych w przyszłym roku, ale to nie znaczy, że w tym roku do Grudziądza nie wpłynęły żadne środki z rządu na wsparcie różnych obszarów funkcjonowania naszego miasta. Otóż w tym roku, Szanowni Państwo, do Grudziądza wpłynęło ponad 107 milionów, blisko 107 milionów dodatkowych środków. Ponad 76 milionów złotych więcej subwencji oświatowej. W 2023 roku było to 204 miliony złotych. W tym roku ponad 280 milionów złotych. Ponad 5 milionów złotych więcej dotacji na przedszkola. W tym roku mamy 9 milionów, w ubiegłym było tylko 4, czyli 5 milionów to duże środki. Środki te zostały przeznaczone na wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 30-33%, czyli trafiły do grudziąckich rodzin i dzięki temu są w obiegu w funkcjonowaniu naszego miasta. 4 miliony złotych na obszary związane z opieką społeczną, czyli dodatek dla pracowników pracujących w tym trudnym obszarze funkcjonowania naszego miasta. Blisko 7 milionów złotych to subwencja rozwojowa, która nigdy wcześniej nie była wypłacana. Dopiero w tym roku po raz pierwszy zostały wypłacone środki w ramach subwencji rozwojowej i wyniosły one 7 milionów złotych dla naszego miasta. No i ponad 14,6 milionów złotych tak zwanej kroplówki, czyli w sumie ponad 21,6 miliona złotych tych środków takich dodatkowych ekstra, które w zeszłym roku do Grudziądza albo nie wpłynęły, albo wpłynęły w innej puli. W innej kwocie. To jednak nie wszystko, Szanowni Państwo. PiS rządziło przez 8 lat. Przez 8 lat pozbawiało m.in. nasze miasto dochodów, marginalizowało mieszkańców Grudziądza. Dopiero praktycznie w ostatnim roku funkcjonowania przyjechali działacze PiS i naobiecywali realizację wielu różnych inwestycji, m.in. remont hali targowej, infrastruktury wokół hali targowej, m.in. budowę dróg na osiedlu Rządz i rewitalizację parku na Górze Zamkowej. To inwestycje, których wartość sięga ponad blisko 41 milionów złotych. Ile dostaliśmy środków tak naprawdę w ubiegłym roku? Zaledwie niespełna 3 miliony złotych. Dopiero obecny rząd zaczął te środki wypłacać, zabezpieczył je i zaczął je wypłacać i tylko w 2024 roku z tego tytułu na realizację tych konkretnych inwestycji wpłynęło ponad 17 milionów złotych. Także Szanowni Państwo, ten rok to ostatni rok trudny dla samorządów. To rok, w którym musimy do końca roku zacisnąć pasa i dowiosłować, że tak powiem, ale przyszły rok i kolejne lata już będą dla samorządów w całej Polsce o wiele lepsze, ponieważ wchodzi od 1 stycznia ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i tylko z tego tytułu, z tego wąskiego źródła dochodów dostaniemy ponad 78 milionów złotych więcej. Czy macie Państwo jakieś pytania? Tak. O, spodziewałem się. Dobrze, będzie ponad 70 milionów, to znaczy tak, że czy nasze problemy finansowe w przyszłym roku się skończą? Bo wiemy, jak wygląda ten rok. Mówił Pan o wielu milionach, które dostaliśmy, ale te subwencje to są środki, które się nam należą. To nie są środki ekstra. A my na koniec roku musimy wziąć prawie 60 milionów pożyczki, bo nie możemy spiąć budżetu. Także tak świetnie, 58 milionów. Także tak świetnie nie jest.
Te takie dodatkowe pieniądze, które dostaliśmy, to są bardzo małe. W porównaniu do tego... 107 milionów złotych? Tak zwane pieniądze ekstra, tak zwana ta kroplówka. No ale pani redaktor. Pani Wale, mówi pan o subwencji, subwencja się nam należy. Tak, ale... Pani Wale, pan poczekaj, teraz tak. Skoro musimy ten rok dopiąć i mamy fatalną sytuację, to teraz jak będzie to w przyszłym roku wyglądało? To znaczy, że nasze problemy finansowe znikną? Czy jak to będzie konkretnie wyglądało? Znaczy... Musi pan tak bardzo obrazowo dla mieszkańców to powiedzieć. Aby naprawić funkcjonowanie oświaty, trzeba zapewne kilku lat, co najmniej kilku lat, żeby dochody czy wydatki w miarę się bilansowały. Więc zapewne oświata w przyszłym roku jeszcze będzie niedofinansowana, ale zdecydowany wzrost środków spowoduje, że nie powinniśmy mieć w przyszłym roku deficytu takiego, jaki mamy w tym roku, który jest spowodowany w tym roku działalnością Prawa i Sprawiedliwości i tak zwanym PiS-owskim ładem, który wydrenował finanse samorządów. Do tej pory zbieramy żniwa w 2024 roku, 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości. I ja i radni Koalicji Obywatelskiej i myślę, że innych ugrupowań w Radzie Miejskiej jesteśmy optymistami, ale też patrzymy racjonalnie na pewne obszary funkcjonowania miasta, dlatego z jednej strony cieszymy się, że wzrasta o 78 milionów złotych dochód własny miasta w przyszłym roku, ale z drugiej strony wiemy, że musimy podejmować konkretne działania, oglądać każdą złotówkę i współpracować z rządem, aby uzdrowić finanse polskiej oświaty. To pan bardzo jasno i obrazowo wytłumaczy, dlaczego ten dochód nam wzrośnie. Jak to się zmieniło? Ponieważ zmienił się sposób naliczania dochodów. Można powiedzieć, finanse samorządów przejdą wielką rewolucję. Nie będzie już dotacji na przedszkola, nie będzie subwencji oświatowej, będzie jedna kwota, która będzie wpływała do budżetu miasta, która będzie dochodem własnym, wyliczanym w zupełnie inny sposób niż dotychczas. Dzisiaj mieliśmy udział w PIT-ie, teraz będzie to dochód też jakby z PIT-u, ale brany bezpośrednio od danych jednostek samorządu terytorialnego. Dzięki temu zyskuje gwarancję, że w przypadku, gdyby rząd zamierzał na przykład obniżyć podatek dochodowy, nie ucierpi na tym samorząd, ponieważ dochody mieszkańców nie ulegną zmianie. Więc tutaj zyskujemy tą stabilność i gwarancję, że nie będziemy potrzebowali kroplówki, którą wypłaca się, gdy pacjent, czy podaje się, gdy pacjent jest chory, a no wiemy, że Prawo i Sprawiedliwość na OIOM doprowadziło samorządy w całej Polsce i do tej pory z tej zapaści próbujemy wyjść i dzięki temu nie będzie potrzebna już ta kroplówka, która była przyznawana uznaniowo też w pewnym stopniu, ponieważ nie były brane dochody jednostek samorządu terytorialnego, proporcjonalnie nie było to naliczane, więc tutaj zyskujemy gwarancję stabilności. Ja mam pytanie odnośnie oświaty, bo wspomniał pan, że ta subwencja oświatowa się zwiększyła, ale wszyscy wiemy, że jest niż demograficzny i ilość dzieci jest coraz mniejsza, a koszty utrzymania szkół rosną, więc czy Koalicja Obywatelska planuje w Grudziądzu jakąś reorganizację, czy nie wiem, restrukturyzację oświaty, żeby to zbilansować szybciej niż w ciągu paru lat, bo tutaj te koszty będą rosły, tych pieniędzy zawsze będzie za mało. Na pewno, panie redaktorze, na pewno trzeba przyjrzeć się rzeczywiście demografii, bo to problem, tak jak pan redaktor słusznie zauważył, całej Polski. Z tego, co wiem, w Urzędzie Miejskim trwają jakieś analizy dotyczące tego, jak można system finansów oświatowych gdzie można znaleźć oszczędności w funkcjonowaniu systemu oświaty i rzeczywiście trzeba podejść do tego problemu bardzo z jednej strony ostrożnie, ale też nie można udawać, że tego problemu nie ma, bo tak jak pan redaktor zauważył, problem demograficzny to gigantyczny problem, szczególnie w oświacie. A dlaczego w tej ustawie nie ma żadnych zmian dotyczących właśnie finansowania oświaty? Wiem, że wielu są spadów, zmiany. Ale takie, których oczekiwali samorządowcy, to było na przykład, na pewno wiem, że chodziło o finansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli.
Znaczy, na chwilę obecną mamy ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w takim kształcie, jednakże z tego co pamiętam, w ustawie jest zapis mówiący o jakby rewizji funkcjonowania tej ustawy po roku jej właśnie funkcjonowania, czyli w 2026 przyjrzymy się, czy Koalicja Obywatelska, Lewica, Trzecia Droga przyjrzy się, jak funkcjonowała wspólnie z samorządowcami w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, jak funkcjonowała ta ustawa w roku 2025, wtedy będziemy wiedzieli, czy należy wprowadzić jakieś zmiany. Chciałbym też zwrócić uwagę na to, że budżety samorządów były drenowane, to nie znaczy, że lepsza sytuacja jest w budżecie państwa. Wiemy, że wiele środków było wyprowadzanych poza budżet państwa. Wiemy, że jesteśmy w procedurze nadmiernego deficytu, która to procedura wiąże się z zaciskaniem pasa i widocznie na chwilę obecną nie było możliwości wprowadzenia takich zmian, o których pani redaktor przed chwileczką mówiła. Ale zmienił się sposób finansowania i placówek szkolnych, i placówek przedszkolnych, bo już tak jak powiedziałem, nie będzie dotacji dla przedszkoli, subwencji dla szkół, tylko będzie to w ramach tej kwoty, którą będziemy dostawali. Oczywiście to będą składowe wyliczone w ramach konkretnych wzorów i tak dalej, ale zmiana jest w tym obszarze. Czy wszystkie z tych zmian wchodzą w styczniu? Albo nie wiem, bo czy wszystkie wchodzą tak, jak są zapytane, czy które są na przykład w 2006 roku, czy wszystkie zmiany wchodzą od razu, czy jakieś... Bodajże chyba ta rewizja, no to w 2026 będzie dokonana, ale w 2025, to jest znaczące dla samorządów w 2025 na pewno. Jeszcze mam pytanie odnośnie innej ustawy, bo rząd też rzucił koło ratunkowe samorządom i przedłużył możliwość większego zadłużania się samorządów do 2022 i 243 artykuł. No to był jeden z postulatów samorządów. Aby... Jakby to wydłużenie tego powiedzmy okresu większego zadłużenia samorządów będzie miało wpływ w Grudziądzu? Jak to znaczy ta ustawa jeszcze nie została, znaczy ten obszar nie został jeszcze znowelizowany. Bodajże w przyszłym tygodniu będzie opiniowany przez stronę samorządową i dopiero wówczas będzie mógł być procedowany w Sejmie i jeżeli to te zapisy, o które samorządy apelowały, wejdą w życie, wówczas będziemy mogli usiąść z panem prezydentem, przeanalizować tę sytuację, więc na razie jeszcze nie jest to obowiązującym aktem prawnym, na razie jest to na etapie zamierzeń i one na pewno będą zrealizowane. Ja rozumiem, że ten budżet na przyszły rok będzie wyglądał dobrze nie tylko na papierze. Oczywiście, pani redaktor. No, dane, które dostał pan prezydent, pismo z Ministerstwa Finansów jednoznacznie wskazują na ten wzrost, o którym mówiliśmy, dochodów własnych. Oczywiście nie wiemy, co może się wydarzyć. Mieliśmy COVID, mamy wojnę w Ukrainie, więc na pewne czynniki nie mamy wpływu. Więc jeżeli sytuacja gospodarcza będzie zmierzała w tym kierunku, w którym zmierza teraz. Dodatkowo jeszcze właśnie, szanowni państwo, jako radni Koalicji Obywatelskiej w zeszłym roku apelowaliśmy, w zeszłym i dwa lata temu o uruchomienie środków z Krajowego Planu Odbudowy. Te środki rząd Prawa i Sprawiedliwości blokował, pozbawiał m.in. Grudziądzanki i Grudziądzan środków na edukację, na służbę zdrowia, na różne obszary funkcjonowania, na ekologię, na różne obszary funkcjonowania naszego miasta. Te środki wreszcie zostały uruchomione i wiemy, że niedawno pojawił się projekt w ramach KPO dotyczący opieki zdrowotnej i nasz grudziądzki szpital będzie aplikował środki w ramach tego programu i tych środków będzie za chwilę coraz więcej. Także na pewno będziemy chcieli refinansować pewne inwestycje, które zrealizowaliśmy już w latach poprzednich. To będzie pewnie kilkadziesiąt milionów złotych w ramach KPO. Także ta sytuacja na pewno będzie dynamiczna, ale na pewno będzie im plus. A ja mam jeszcze